Drugim etapem naszego postępowania było zastąpienie dolnych zębów mlecznych 4 implantami, dzięki czemu mogliśmy jednoczasowo zaopatrzyć pacjentkę pracą tymczasową. Praca na dole była troszkę bardziej zaawansowana, wymagała od nas korekty wyrostka zębodołowego, a także przeszczepu dziąsła przy jednym z implantów. Zakończyliśmy etap stomatologiczny metamorfozy pani Joasi. Na uprzednio przygotowanych czasówkach ewaluowaliśmy uśmiech, ewaluowaliśmy kolor, ewaluowaliśmy rozmiar ząbków, tworząc dla pani idealny, harmoniczny uśmiech o zupełnie ostatecznych, które to właśnie zamontowaliśmy dzisiaj na stałe u pani Joasi. Efekt, myślę, że przeszedł najśmielsze oczekiwania. Pani Joasia wygląda w uzupełnieniach pięknie, jej uśmiech jest spójny, ładny, podkreślający wszelakie walory. Od wielkiego finału dzieli nas wizyta pani Joasi w gabinecie medycyny estetycznej, gdzie podda się zabiegom podkreślającym walory estetyczne jej twarzy, które razem z pięknym nowym uśmiechem stworzą całość metamorfozy, którą dla pani wykonaliśmy. Właśnie wyszłam z gabinetu stomatologicznego, gdzie założono mi ostateczne uzupełnienie. Jeszcze nie widziałam efektu finalnego, ale czuję już, że to jest to, czego oczekiwałam. Wcześniejsze moje zęby niestety nie pozwalały mi funkcjonować normalnie, uśmiechać się, kontakty z ludźmi były dosyć krępujące. Teraz czuję, że będę funkcjonować normalnie i uśmiechać się przede wszystkim, bo tego mi brakowało.